Zapraszam teraz Państwa na pierwszy nasz panel dotyczący pierwszej strategii oceniania kształtującego. Panel poprowadzi Danuta Sterna, matematyczka, zajmowała się geometrią algebraiczną. Pracę rozpoczęła w wieku 22 lat jako wykładowca na Politechnice Warszawskiej. Od 1990 roku pracowała jako nauczyciel matematyki w różnych liceach warszawskich i przez 4 lata była dyrektorką liceum. Także wiedza i doświadczenie, całe spektrum. Od 2000 roku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Szkoła Ucząca się. Jest szefem ekspertów, jest autorką książek Ocenianie kształtujące w praktyce, uczę w klasach młodszych, uczę się w szkole. Ja myślę, że tak naprawdę większość z nas mówi do Danuty Sterna Danusia, tak? My wszyscy głównie mówimy Danusia, Danusia, więc ja za chwilę pewnie i tak będę mówiła Danusiu, przekazuję tobie pałeczkę. Znana jest też z tego, że konsekwentnie od wielu lat zaraża miłością do oceniania kształtującego kolejne szkoły, kolejnych nauczycieli. I myślę, że bez ciebie ocenianie kształtujące nie byłoby tak zakorzenione w Polsce. Przekazuję Danusiu pałeczkę. Bardzo dziękuję. Bardzo poproszę panelistów, aby zasiedli tutaj. Bardzo poproszę naszych panelistów wszystkich, których zaprosiliśmy do tego. Jeszcze potrzebna mi jest pani Jakubowska. O, tak, to nie jest pani Jakubowska. O, idzie. Dobrze. Ten panel będzie poświęcony kryteriom sukcesu, ale ja zwykłam ostatnio myśleć o ocenianiu kształtującym, że celem oceniania kształtującego jest uczeń, który jest świadomy swojego procesu uczenia, odpowiedzialny za ten proces i samodzielny w dochodzeniu do rozwiązań czy w ogóle w tym procesie uczenia się. No, to jest naszym celem, ale jak to zrobić, żeby faktycznie taki był nasz uczeń? Żeby to zrobić, a o tym mówi, o to, co teraz powiedziałam, to jest piąta strategia oceniania kształtującego, czyli nasz taki cel nadrzędny. Ale żeby to zrobić, trzeba zacząć od pierwszej, moim zdaniem, czyli właśnie od określania celów uczenia się i kryteriów sukcesu. I dlatego postanowiliśmy o tym mówić. Jeszcze z jednego powodu, dlatego że szkoły, które czy nauczyciele, którzy zaczęli próbować pracę z ocenianiem kształtującym, to właśnie docenili kryteria sukcesu. Nie tylko oni, ale przede wszystkim uczniowie docenili. I teraz byśmy chcieli na ten temat porozmawiać, ale najpierw poproszę, aby nasi paneliści się przedstawili. Chyba muszę... Aha, dobrze. No, bardzo prosimy. Roman Seta, Szkoła Podstawowa w Warcinie, gmina Kępice, województwo pomorskie. I to jest nasz dyrektor. Dzień dobry. Krystyna Jakubowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 w Warszawie. Tak, pani dyrektorka. Anna Dojer, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie SUS, a tu występuję jako rodzic uczennicy pierwszej klasy w zespole szkół nr 65 w Warszawie. Tak właśnie. Michał Woszczyk, uczeń klasy drugiej Gimnazjum imienia Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie. Jeszcze raz, Wiola Chodkowska, jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w niepublicznej szkole podstawowej nr 97 w Warszawie. Mhm. Czyli mamy zróżnicowanych panelistów. Każdy będzie mówił od swojej strony, co o kryteriach sukcesu chciałby nam powiedzieć. Również chciałam zapowiedzieć, że później po tym kilku wypowiedziach naszych panelistów będzie możliwość zadawania pytań. Nie tylko na temat kryteriów, ale może też na temat oceniania kształtującego. Bardzo bym Państwa prosiła, żebyście sobie Państwo zapamiętywali te pytania, które Państwu przyjdą do głowy. Jedno jeszcze słóweczko o tym filmie, który tutaj był. To był film o edukacji wczesnoszkolnej, ale nie oznacza to, że ocenianie kształtujące... Znaczy tak, oznacza to, że ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej też się sprawdza, ale nie oznacza, że tylko w edukacji, właściwie sprawdza się na każdym poziomie,
nauczania i znam nawet wykładowców, którzy wyższych uczelni, którzy też pracują z ocenianiem kształtującym. No ale żeby pracować z ocenianiem kształtującym, to na pewno trzeba zacząć od celów i od kryteriów. I teraz chciałabym zapytać najpierw może naszą nauczycielkę, czyli Wiolę, która już mówiła trochę o celach, więc będzie mówiła teraz o kryteriach. Czy ustalanie i podawanie uczniom kryteriów sukcesu zmieniło twoje nauczanie? Jak kryteria sukcesu pomagają ci w nauczaniu, a uczniom w uczeniu się? I jakie sposoby określania i wykorzystania kryteriów sukcesu poleciłabyś innym nauczycielom? A więc ja znowu zacznę troszeczkę od historii, jak to się zaczęło. A zdarzyło się tak, że ja postanowiłam, że jak będę robiła klasówki dzieciom, to ja zawsze im będę mówiła, co ja od nich chcę. Tak się zaczęło. Oni zaczęli sami układać sobie, robiliśmy na przykład powtórzenie z przyrody, co tam było, oni sami układali pytania, zadania i potem z tego była klasówka. I szybko się okazało, bardzo szybko, że oni to uwielbiają. Bo tak naprawdę po prostu nie są niczym zaskoczeni. To, co sobie założą, to jeśli troszeczkę popracują, osiągną. I ja myślę, że to już dzisiaj padło, ale rzeczywiście kryteria sukcesu są czymś, co hula, jak to się mówi w CO, bardzo, bo to jest bardzo praktyczne po prostu. I nam na pytanie, co mi dały, czy zmieniły moje życie kryteria sukcesu, to ja bym powiedziała, tak, dały mi święty spokój. Dlatego, że jeżeli dzieciom się uczciwie powie, czego się od niego oczekuje, nie wyjdzie się poza tą umowę, poza tą ramę, to dzieci nabierają do nas zaufania. I oczywiście pokusa jest wielka, że jak się pisze opowiadanie, to jak jej się sprawdza, to żeby może jeszcze to ortografię sprawdzić. Ale niewychodzenie, niełamanie układu się opłaca. Dzieci ufają, a wszyscy wiemy, że relacja z człowiekiem dorosłym, z nauczycielem jest bardzo ważna w tym procesie edukacji. Zwłaszcza na tym etapie początkowym, kiedy dzieci bardzo utożsamiają się z nauczycielami. A więc dały mi święty spokój też dlatego, że dzieci mogą same sprawdzać, czy one osiągnęły sukces, tak? Czyli ja nie muszę tego sprawdzać. Jeśli one znają te kryteria, mają gdzieś je zapisane, zawsze warto je mieć zapisane, to one same mogą sprawdzić, czy one spełniły. Mało tego, może to sprawdzić koleżanka i kolega. Mogą powiedzieć, na jakim etapie są i co muszą zrobić. Pamiętam, już dzisiaj mówiłam o tym doświadczeniu z wierszem moim, ale pamiętam, że wtedy wydarzyło się coś jeszcze. Dzieci prezentowały wiersze. To jest bardzo duży stres w klasie trzeciej wyjść na forum przed całą klasą i powiedzieć wiersz ładny, który nie zawsze jest, nie ma tam słownictwa potocznego, tak, a więc trzeba to zinterpretować. I dzięki temu, że dzieci sobie same ułożyły kryteria, 60% dzieci, które powiedziały wiersz, przyszły na drugi dzień i powiedziały, że one chcą jeszcze coś w tym wierszu poprawić. Myślę, że gdyby za wiersz dostały stopnie, to droga dalsza byłaby zamknięta. Nawet te, które wypadły bardzo dobrze, przychodziły i mówiły, ale ja opowiedziałem, jest w porządku, tylko ja dzisiaj już się pewniej czuję, to ja bym chciał jeszcze raz. I myślę, że tak naprawdę chyba wszystkim o to chodzi, żeby te dzieciaki były odważne, żeby się uczyły. I kryteria w tym pomagają. I to jest to właśnie, jeszcze raz powiem, taki bardzo uczciwy układ, którego nie warto łamać. Ocena, następna kwestia, ocena koleżeńska i samoocena, tak? To są dwa bardzo ważne czynniki, które wspomagają rozwój, tak? I ja mam święty spokój, bo właśnie nie muszę oceniać, tak? Możemy się do tego odwołać. Bardzo warto kryteria budować z dziećmi. Też się o tym szybko przekonałam. I na początku myślałam, no dobrze, tak robimy zaproszenie, to ja przyniosę dzieciom kryteria, tak, powiem jak pisać zaproszenie, ale się okazało, że właściwie to one wiedzą, jak pisać zaproszenie. A więc no po co ja tego uczę, jak one wiedzą? A więc bardzo wiele tych umiejętności takich strategicznych, typu na przykład napisanie ogłoszenia, bo coś zginęło, warto robić z dziećmi wspólnie, a wręcz nawet im oddać to, tak? Ostatnie doświadczenie, jakieś ogłoszenie wisiało na tablicy o zgubionych okularach. Po prostu je zdjęłam, przyniosłam do klasy i pokazałam dzieciom, czy to ogłoszenie, i zapytałam ich się, czy to ogłoszenie jest ok, czy ono pozwoli tej osobie, która zgubiła, na to, żeby ta zgubiona rzecz trafiła do niej. Oni szybko przeanalizowali i doszli do wniosku, że tam nie ma pewnych potrzebnych rzeczy, bo chociażby nie ma imienia i nazwiska ucznia, który to zgubił.
Po szybkiej analizie stworzyli sami kryteria sukcesu. Ja dodałam jedno, na którym mi zależało, więc był kompromis. I stworzyli jeszcze tak zwane kryterium z gwiazdką. Bardzo to uwielbiają robić. Czyli kryterium, które można robić, ale nie trzeba tego robić. I to był akurat rysunek. Więc większość chłopców nie zrobiła rysunku, natomiast większość dziewczynek zrobiła. Lubią po prostu, tak? I na przykład teraz mam, ostatnio właśnie podzieliłam się z Danusią takim jeszcze refleksją, że bardzo ładnie kryteria analizują i przyswajają dzieci z zespołem Aspergera. One są bardzo analityczne i często jeśli znają cel i poda się kryteria albo same stworzą, to bardzo ładnie mówią, czy one pasują, czy nie. I ostatnio mieliśmy właśnie też taką sytuację, właśnie pisały ogłoszenie, to miało być ogłoszenie o tym, że zaginął pies. Jeden z chłopców, który ma zespół Aspergera, nie pisze, a więc ja podchodzę, pytam się, co się dzieje. A Jaśmi mówi, bo mi nie zginął pies. No tak, no rzeczywiście. I on miał trudność, bo dzieci z tym zespołem mają trudność, jeśli chodzi o myślenie takie abstrakcyjne, tak? Ja mówię, no to pisz, Jaśku, co chcesz, co chcesz. No więc on zaproponował, że napisze, że mu zginął mózg, bo jeszcze nie umie pisać ogłoszenia, ale może się nauczy i napisał to ogłoszenie. Było przezabawne i pod koniec było, że jednak mózg chyba się odnalazł. Tak? Także jest przy tym także zabawa. Co jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć? Myślę, że kryteria są, jeśli się ma zbudowany program z celów i do nich zrobi się kryteria, do tych kompetencji kluczowych, to my w szkole na przykład rozdajemy także naszym rodzicom. Na początku roku otrzymują wymagania, do każdego wymagania kluczowego, tego najważniejszego. Czasami stwarzamy taką właśnie jakby kryteria sukcesu. Niektóre wiszą w klasach, na przykład kryteria do czytania, tak? Wiszą 3-4 kryteria. Im młodsze dzieci, tym lepiej, żeby one były na przykład graficzne, szybkie, tak? Im starsze, potem jest taka faza, że one lubią jakieś krzyżówki, łamigłówki, a potem znowu jest taka faza, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że w klasie 4-5 one już lubią, żeby z nimi tak poważniej trochę rozmawiać. Co bym chciała jeszcze podkreślić? Nie, może nie zabieraj wszystkiego. Dobrze, to dziękuję w takim razie. Bo jeszcze rodzice też tutaj, rodzic też by chciał się pewnie w tej sprawie wypowiedzieć. Ja tylko może jedną rzecz, którą żeśmy nie powiedzieli. Co to są właściwie te kryteria sukcesu? Jeżeli mamy już określony cel, co chcemy osiągnąć z uczniami, to kryteria sukcesu to jest to, po czym poznamy, że ten cel osiągnęliśmy. Czyli taka lista, której uczeń może odhaczyć. To już umiem, to już umiem, to już umiem. W takim razie ten cel osiągnąłem. Ja przypominam sobie jeszcze taką może anegdotkę, że jak zaczynaliśmy z ocenianiem kształtującym i mówiłam o właśnie kryteriach, które czasami się nazywają na co bezu, które nie wszyscy lubią tą nazwę, ale uczniowie ją lubią. I jedna pani mi powiedziała, no i to jak to? To jak ja powiem tym uczniom, co oni się mają nauczyć, to przecież oni się tego nauczą. I dopiero jak to powiedziała, to zrozumiała, na czym to rzecz polega, bo właśnie nam przecież chodzi o to, żeby oni się nauczyli, prawda? Czasami jest taki zarzut szczególnie w wyższych klasach, na przykład w liceach, że one ograniczają, że te kryteria sukcesu, że uczeń się będzie uczył tylko tego, co mu powiemy, nic więcej. Ale to nie jest prawda. Te kryteria sukcesu mogą być zróżnicowane. Można mówić co najmniej w nich, prawda? Nie tylko poznasz na przykład 3, ale co najmniej 3. I to, ale daje to bardzo duże bezpieczeństwo uczniom i taką stabilność. Też może cofnę tutaj, ja pewnie jestem tutaj najstarsza, ale za moich czasów kryteriów nie było. Jak ja pamiętam, że pytałam moich nauczycieli, czego mam się nauczyć na klasówce, to mi mówili wszystkiego. Albo nawet mówili mi jeszcze, zobaczysz na klasówce, czego się trzeba było nauczyć. Nie? I to oczywiście powodowało, że ja nie miałam zamiaru się uczyć, bo mi to przeszkadzało, że i tak wiedziałam, że się tego po prostu nie nauczę. Dlatego kryteria sukcesu, tutaj Wiola to, co powiedziała, to bardzo ładnie wybrzmiało, że ona widzi korzyści z podawania uczniom kryteriów sukcesu i dlatego je stosuje. A teraz przejdę do naszych dyrektorów. I dla dyrektorów, zarówno dla pani Jakubowskiej, jak i dla pana dyrektora, mam takie pytania.
Czy łatwo było przekonać się nauczycielom do formułowania kryteriów sukcesu w waszej szkole? Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób kryteria sukcesu stały się stałym elementem lekcji w naszej szkole? Bo to nie chodzi o to, że raz na rok powiedziałem dzieciom kryteria sukcesu, tylko mówię prawie do każdego zadania. Jakbyś mogła, Krysiu, kilka słów. Czy łatwo było przekonać się nauczycielom, czy mi było łatwo przekonać nauczycieli? Raczej to drugie, bo ja rozumiem, że tobie było łatwo się przekonać. Tylko jak ich? To jest, proszę państwa, tak, jak każdy dyrektor pewnie ma cel ukryty i cel oficjalny. Na początku moim celem ukrytym było polepszenie kultury współpracy nauczycieli w zespołach. Natomiast celem oficjalnym było podniesienie wyników sprawdzianów w klasie szóstej, bo byliśmy w epoce sprawdzianów. I najłatwiej przekonać nauczycieli metodami oceniania kształtującego, czyli pokazać nauczycielom cel i pokazać kryteria, pokazać im na co bezu, które prowadzi do osiągnięcia celu. Wytłumaczyliśmy to sobie, że to jest drabinka. Cel jest na górze, a kryteria sukcesu są szczebelkami. Żeby ten cel osiągnąć, trzeba wejść po drabince po prostu. Ustaliliśmy, że żeby osiągnąć lepsze wyniki na sprawdzianie, to trzeba trochę przeorganizować lekcję, a więc uczynić proces dydaktyczny bardziej świadomym dla uczniów. Czyli nauczyciel powinien się trochę odsunąć od dziecka, a tylko tworzyć sytuacje dydaktyczne, w których dziecko bardziej aktywnie i samodzielnie zdobywałoby wiedzę. Tak też się stało. A żeby stało się to zjawiskiem powszechnym, otóż wpadliśmy na pomysł, żeby nie pisać tematu lekcji, tylko od razu zapisywać cel i tak zwany na co bezu. Nauczyciele się przekonali, że kryteria sukcesu organizują im lekcję, że opisują pojedyncze czynności ucznia, które doprowadzą go do osiągnięcia celu, że są mierzalne, że łatwo odnieść sukces, że są umiejscowione w czasie, że uczeń tak naprawdę wie, po co się uczy na lekcji i kiedy ten cel osiągnie. I tą samą metodą pracuję z Radą Pedagogiczną. Na początku roku podaję na co bezu, czego w tym roku będę wymagała. I w tym roku na przykład stało się tak, że w arkuszu działań ponadstandardowych nauczyciela dopisałam sobie jeden punkt, którego na początku nie podałam. Nauczycielka jest świadkiem, cała Rada zaprotestowała. Nie mimo tego w na co bezu. Także myślę, że nauczyciele są też dużymi dziećmi i wiele rozumieją i łatwo przekonają się do innowacyjności w pracy. W nich jest również bardzo duży potencjał. Trzeba im zmotywować ich tak trochę od dołu w cudzysłowie. Dziękuję bardzo. To jeszcze pana dyrektora prosimy. Ja pozwolę sobie wstać, bo jestem kinestetykiem i łatwiej mi się wypowiedzieć stojąc i w ruchu. Od tego samego zacznę. Chyba dyrektorzy mają jakieś... źle się czują, jak ich uczniowie nie uzyskują oczekiwanych wyników, takie, które są oczekiwane przez na przykład władzę albo społeczność. Ale powiem swoje doświadczenie, ponieważ... W naszej szkole, jak było w klasie około 20-25 uczniów, to mieliśmy bardzo dobre wyniki, nawet tam w województwie pomorskim osiągnęliśmy standard szkoły uczącej się, ale kiedy tych uczniów było mniej, to nagle te wyniki co roku skakały. I teraz zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. No i zaczęliśmy od tego, żeby motywować lepiej uczniów do pracy, ale no motywować, no trzeba mieć jakieś narzędzia, coś wiedzieć o tej motywacji i zaczęliśmy poszukiwać. Jednym z kroków było to, że oprócz mnie inni nauczyciele też brali udział w szkoleniach, warsztatach. Ja jestem absolwentem tutaj SPLO,
zachęcam dyrektorów... Studiów podyplomowych liderów oświaty. Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, ale ja wszystkich chyba państwa znam. Jakbyśmy tworzyli jedną wielką rodzinę. Ale to świadczy o tym, że państwo też poszukujecie. I bardzo dobrze. Od tego wyszliśmy, że zaczęliśmy się dokształcać. Tutaj koleżanka mówiła o tym, jak to się dzieje u niej w szkole. Ja już nie będę tego powtarzał, bardzo podobnie, ale po czym ja poznaję, że kryteria sukcesu i cele są prowadzone w szkole. Już mamy część sali z drzwiami przeszklonymi, także nawet nie wchodząc do klasy, można zobaczyć na tablicy cele wypisane. Spojrzeć można w zeszyt ucznia. Najlepiej okej zeszyt. Jak? Okej. Okay. Okay, jeszcze tego nie przerobiliśmy. Czytamy dosyć dużo o tym, jak inni się tym zachwycają. Być może coś nas ruszy i też zaczniemy to robić. Te kryteria, one są wklejane do zeszytu, bo nauczyciel przygotował, albo pisane przez samych uczniów. To pokazuje, że to jest. Czy to daje efekt? Kiedyś, jak państwo rodzice, jesteście rodzicami i pytacie dziecka, co było w szkole? Dziecko mówi, dobrze. No ale co tam było w szkole? I ciężko z niego tam wydobyć to. Co dostałeś? Co dostałeś? Albo co dostałeś, tak? Ale czemu tak słabo, albo czemu tak, no nie, czemu tak wysoko, to nie, ale czemu tak słabo, tak? Bo dziecko przyniosło piątkę. A czemu tylko piątkę? A jak tam twoja koleżanka? A szóstkę? No to dlaczego tak słabo ty? Ja sobie zdałem sprawę, że dążenie ku rywalizacji nie jest potrzebne. Tutaj jest potrzebne takiego sprytu. Być może te same metody, tylko inny sposób podejścia. Jeżeli my byliśmy kształceni na zasadzie prowadzenia lekcji proceduralnie, czyli tak jak konspekt lekcji, nie zastanawialiśmy się, co dzieje się w głowach uczniów, oby tylko skończyć ten proces lekcyjny, już troszeczkę to się u nas zmienia i patrzymy na to, co uczeń wynosi z lekcji. I to jest bardzo dobrze. Nieraz się zastanawiamy, no tak, ale nie udało mi się tego celu z dziećmi dojść do tego celu. No to, ale powiem państwu, że kierunek jest ważny. I niektórzy nauczyciele mówią, no tak, ale ja nie zrealizowałam tam podstawy programowej. Ja sobie założyłam, mam taki program i co dalej? No ale tak naprawdę jakby się zastanowić, to program jest ważny. Podstawa programowa to jest jakiś kierunek, ale nie ma sensu iść dalej, skoro nie ma podstaw ku tej konstrukcji wiedzowej, umiejętności. Ktoś tutaj, nawet nie wiem, czy to było na SPLO, czy my jesteśmy teraz w całościowym rozwoju szkoły w tej drugiej... To było w tym całościowym... Tak? Chcesz powiedzieć o tym fizyku, który Nie, to Danusia powie może o fizyku. A ja chciałem powiedzieć o takim haśle, nie idź dalej. Dopóki nie zrobisz tej podstawy, nie idź dalej. Moi nauczyciele wiedzą o tym, ale na przykład boją się, mówią, no tak, ale ty mi powiesz, że nie zrealizowałem czegoś. Ale pytanie do, po co nam ta wiedza taka pamięciowa, po co nam tabliczka mnożenia na pamięć, jak nie wiemy, skąd to się w ogóle bierze. A później się okazuje, że nie lubię matematyki, bo czegoś tam nie rozumiem, bo to jakieś jest niezrozumiałe i dziwne. Dziękuję bardzo. To może ja, jak już ten fizyk został przywołany, to powiem, że właśnie byliśmy wspólnie na jednym ze szkoleń i jeden z nauczycieli fizyki powiedział, ja nie lubię oceniania kształtującego, a w ogóle to nie ma mowy, żebym ja przy jednej godzinie sprawdzał, czy uczniowie rozumieją, czy nie, dlatego że muszę i tak iść zrealizować program, więc to jest niemożliwe. I wtedy właśnie Roman powiedział do niego, mówi, no właściwie to masz rację, możesz mnie przekonywać, ale wiesz, jak tak pójdziesz dalej, ja nie wiem, czy dobrze cię cytuję, pójdziesz dalej, to po pewnym czasie możesz zostać sam.
No i tak faktycznie jest, że jeżeli nie patrzymy, gdzie są nasi uczniowie, nie sprawdzamy kryteriów sukcesu, czy oni je osiągnęli, to po pewnym czasie wygląda to w ten sposób, jak niektórzy nauczyciele, którzy mówią w ten sposób, jak się ich ogląda. Rozumiecie? I odwracają się, żeby nie widzieć, że tamci nie rozumieją. Słucham? Rozumiemy, tak, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. To teraz przejdziemy do naszego ucznia, który nam powie o praktyce. To znaczy, czy mógłbyś nam powiedzieć o tym, czy co tobie dają kryteria sukcesu i jakiś może przykład, kiedy, jeśli ci pomogły, to kiedy? Dla mnie na co bez to przede wszystkim skuteczna nauka. Dzięki niemu sprawdziany czy tam praca klasowa, różne wypracowania nie są stresujące, także to są określone wskazówki, dzięki którym mogę postępować i sobie odhaczać, jeżeli uznam, że już to opanowałem, to ja wiem, że jestem dobrze przygotowany do na przykład sprawdzianu albo że dobrze napisałem pracę i to mi daje motywację. Już nauka nie jest stresująca, że nie wiadomo, co tam będzie na klasówce i trzeba się uczyć praktycznie podręcznika czy tam tematu całościowo, tylko te najważniejsze rzeczy. Także konkretne sytuacje to był sprawdzian z języka polskiego, był to ze zdań złożonych i pojedynczych. I jak je widziałem, jak odczytałem temat z podręcznika, to było mi trudno może tam określić te typy zdań, ale przeczytając na co bez u, upewniłem się, że można krokami postępować i dzięki temu sprawdzian napisałem bardzo dobrze i się nie stresowałem. Także kolejnym przykładem, jak pomogły mi kryteria sukcesu, był sprawdzian z matematyki. Był to ważny sprawdzian, bo był to sprawdzian obejmujący już duży czas nauki, bo był to sprawdzian z półrocza, tak zwana sesja z plusem, czyli taki oceniający sprawdzian. I tak od połowy półrocza, żeby uczyć się wszystkiego z podręcznika, no to nie było sensu, bo to byłoby na pewno były mniej i bardziej istotne informacje, ale dzięki kryterium sukcesu mogłem sobie w dobry sposób powtórzyć i przypomnieć informacje na ten sprawdzian i również poszło mi bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Ja mam przyjemność znać zarówno nauczycielkę języka polskiego naszego ucznia, jak i również nauczycielkę matematyki i jestem pod absolutnym wrażeniem, gdyż właśnie nauczycielka matematyki na konferencji twoja powiedziała, że określanie celów jej bardzo zmieniło planowanie lekcji i kryteriów sukcesu, że ona teraz planuje takie zadania, które realizują te cele lekcji, a nie po prostu te, które są w podręczniku i nie robi ich więcej, a robi ich mniej, ale takie, które są związane z celem. No więc widać, że też tutaj udaje jej się również podawać kryteria sukcesu uczniom. No i została nam jeszcze mama, która nam też może powiedzieć, co z jej punktu widzenia, jak wyglądają kryteria sukcesu. Z mojego punktu widzenia mogę poznać, jak mojej córeczce, która jest mała, w pierwszej klasie i to jako sześciolatka to niej poszła, więc w tym roku uczyli się na przykład pisać i mogłam zaobserwować, jak kryteria sukcesu pozwalało jej być samodzielną i dodawało jej pewności siebie. I wyglądało to tak, że kiedy miała pracę domową z kryteriami sukcesu, to zabierała się do niej sama, nie oczekując ode mnie żadnej nawet uwagi. I potem widziałam, jak punkt po punkcie sprawdzała, czy zaczęła wielką literą, czy ma równe odstępy, czy na końcu jest kropka. I sama zamykała ten zeszyt, przekonana, że zrobiła dobrze, nie czekając na moją opinię, ani nie czekając na to, co powie następnego dnia pani w klasie. To mi się bardzo podobało. A inna rzecz, jaką zauważyłam, to że te kryteria sukcesu pomagają jej uporządkować sobie w głowie to, czego się uczy. Bo tak jak pan dyrektor mówił, z mojej córki bardzo ciężko jest wydobyć, co było w szkole, czego się uczyliście. Zwykle to są najwyżej dwa słowa, a kiedy drążę dalej, to odpowiada, że nie wiem, nie wiem. I zauważyłam, że to na co bezu to jest taki kluczyk. Jak ja znajdę w zeszycie na co bezu i zagadnę ją o jakiś punkt, to od razu nam się rozmowa ożywia i wysypują się wspomnienia o lekcji z mojej córeczki. I tutaj wybiegnę trochę od tematu, bo zauważyłam, że jak z kolei dostanie ocenę, na przykład za jakiś sprawdzian,
to tak jakby ta kłódka była zelutowana i już na co bezu nie pomoże i nic już nie wydobędę z mojej córki, co było dla niej łatwe, co było trudne, jakie były pytania. Wtedy na każde pytanie jest odpowiedź piątka. Dziękuję bardzo. Czyli tutaj jest szczęśliwie Ania miała taką przyjemność mieć córkę w szkole, w której to ocenianie kształtujące jakoś działa. Gratulujemy. Bardzo dziękuję panelistom, ale bardzo proszę, żebyście jeszcze chwileczkę poczekali, dlatego że może macie państwo jakieś pytania, na które nasi paneliści mogliby odpowiedzieć. Liczę. No czekam, czym? Bardzo proszę. Ja jestem początkująca i mam takie pytanie do takiego rodzica. Kwestia, jaką mi pani podała, który na zebraniu pyta, dlaczego nie wszystkie zadania są realizowane? Dlaczego pani pomija część zadań? Z czego to wynika? Czy to świadczy o tym, że to było źle wykonane zadanie, może zły pomysł? Czym się pani kieruje odnośnie wyboru tych zadań, ich wagi? Oraz gdzie jest ocena, ponieważ widziałem kilka zdań pani, ale nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. To znaczy brak mi ostatecznej uwagi nauczyciela odnośnie oceny pracy mojego dziecka. Ja z takimi pytaniami się stykam, że tak powiem, na zebraniu. Ciekawa jestem, co pani odpowie. Pierwsze pytanie, czyli co odpowiedzieć rodzicowi, tak, który pyta się o to, czemu pomijam jakieś zadania. Ja, przepraszam cię, Wiolu, ale ja wiem od twojej pani dyrektor, że właśnie takie pytania czasami rodzice zadają u was w szkole. Powiem, że nawet kiedyś zostałam postraszona sądem, że nie realizuję podręcznika, który miałam. A był to bardzo ambitny podręcznik, uwielbiałam go, nie będę wymieniała nazwy, ale jak potem pokazał się nasz program międzynarodowy, to po prostu okazało się, że nie da się tych dwóch rzeczy połączyć. A więc duże działy zostały pominięte i no i zostałam nastraszona, że nie realizuję, a więc, bo nie przerabiam podręcznika. My przede wszystkim staramy się rodzicom na bieżąco mówić o tym, że podręczniki to są tylko narzędzia. Tak, tam są zadania do wyboru. To nie jest coś, co my mamy zrealizować. Podstawą jest, bazą, fundamentem jest podstawa programowa, tak? My ją zamieniliśmy, tak jak wcześniej wspominałam, też na cele. Rodzice na początku roku dostają te cele, one są po prostu oficjalne. Nawet koleżanki z edukacji wczesnoszkolnej, jak mają klasę pierwszą, to nawet przerabiamy je na tym pierwszym zebraniu, tak? Dopytujemy się, czy wszystko jest zrozumiałe i potem jakby cały czas do tego się odnosimy. I jeżeli padnie takie pytania, padają, tak jak mówi Danusia, to wtedy jakby pokazujemy, że to zadanie, które minęliśmy, nie pasowało nam akurat z podręcznika, tak, jeśli ono jest wzięte, tak, do naszych wymagań, które państwu przekazaliśmy i dzieciom, bo dzieci też te wymagania otrzymują. Dzieci mają wklejone na przykład, jeśli są to wymagania z edukacji matematycznej, to mają tam gdzieś w zeszycik matematyczny wklejone, jeśli to polski, to do zeszytu, jeśli to jakiś projektowy, to do zeszytów projektowych, tak. I jakby cały czas staramy się pokazywać rodzicom, że my mamy cel, który jest wpisany, wynika z podstawy, tak, mamy kryteria i dopiero wtedy dobieramy do tego zadania. Znaczy może zdarzyć się tak, że my niektóre pomijamy. Albo może się zdarzyć tak, że na przykład dziecko sobie nie daje rady, tak? No musimy jakby ten rozwój dziecka jest też dla nas najważniejszy. Niektórzy to przyjmują, niektórzy rozumieją, ale niektórzy nie. I jak gdyby, ja myślę, że najważniejsze jest, żeby to rodzicom powiedzieć, mówić o tym i pokazać, że my jesteśmy tego świadomi, tego co ja robię po prostu. Tak mi się wydaje. Ja chciałam tutaj dodać taką rzecz, mianowicie to jest niestety, ale bardzo zły wpływ podręczników i zeszytów ćwiczeń, które opanowują nauczanie i nauczyciel kluczowo zaczyna się trzymać tych zeszytów lub tych podręczników, żeby to było zrealizowane, bo inaczej właśnie ktoś może powiedzieć, że czegoś nie zrobił. Pamiętacie państwo, była taka historia kiedyś, że ktoś na egzaminie nie przerobił jakiejś lektury i potem był napiętnowany, że on tego nie zrobił, prawda? Czyli, że tak egzaminy są ułożone, że one jak gdyby
a podręczniki pod nie. I teraz widzę taki duży trend, który bardzo mi się podoba, mianowicie, żeby odejść od tych podręczników. I że właśnie wielu nauczycieli, szczególnie tych, którzy, z którymi mam kontakt i prowadzą te OK zeszyt, to oni piszą ten podręcznik razem z uczniami. Czyli wybierają te rzeczy, które chcą, żeby były w tym. Nie mogą realizować całego podręcznika, który jest kompletnie niedostosowany akurat na przykład do ich klas, do ich uczniów. I zresztą nie ma żadnego takiego przepisu, żeby trzeba było podręcznik realizować. Też jest kłopot na przykład z tym kupowaniem tych zeszytów ćwiczeń, bo to ubezwłasnowolnia tego nauczyciela do robienia własnych rzeczy, bo on musi wykonać wszystkie, które tam są, a często są bez sensu. Są też czymś, co uczeń wykonuje jak gdyby na, tak z boku zupełnie. No jeszcze to mam wypełnić, jeszcze to mam wypełnić. W ogóle nie czuję, że to jest jego proces uczenia się, tylko dlatego, że jest w zeszycie ćwiczeń. Ja bym bardzo była przeciwna zeszytom ćwiczeń w ogóle. Ja też. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, kiedy pisało się scenariusze lekcji. I zaczynałam pierwsze 2 lata, pamiętam, potem właśnie weszły podręczniki i najpierw było wow, ja też się zauroczyłam pięknymi obrazkami, ilustracjami, bo przecież to wszystko trzeba było otworzyć samemu, ale z upływem czasu jednak zobaczyłam, że rzeczywiście one wyrządzają dużo krzywdy. A więc ja uważam, że przede wszystkim spotykać się z rodzicami, rozmawiać, zachęcać ich do pytań, tłumaczyć, pokazywać i pokazywać, że my naprawdę się nad tym pochylamy, jesteśmy świadomi. Jeśli chodzi o oceny, bo, czy ja tylko doprecyzuję, to chodzi o ocenę taką... wystawiono stopniem, tak? No nie jest to oczywiście też łatwy problem, ponieważ no, ja staram się zrozumieć rodziców, tak sobie kiedyś pomyślałam. Byłam sama wychowana w czasach, kiedy stawiano stopnie, tak? Rozumiałam ten system. Ci rodzice też. A więc ocenianie kształtujące, informacja zwrotna do dziecka jest dla nich czymś totalnie nowym. I oni mają po prostu prawo nie rozumieć tego. I znowu trzeba z nimi po prostu rozmawiać, tak pokazywać. My na początku roku też robimy na pierwszym zebraniu na przykład, robimy takie malutkie mini szkolenia dla rodziców, tak? Ale takie na nich, żeby im pokazać. Nawet króciutki sprawdziannik i pokazać im, co oni pamiętają gdzieś tam z podstawówki. Stawiamy ocenę, tak? Bo jest słynne zadanie z domkiem. Każemy im narysować domek i stawiamy im ocenę, bądź buźkę, znaczki, nie wiem, czy jeszcze moim zdaniem nie są okropniejsze niż oceny. A potem dajemy im na co bezu i omawiamy tą pracę. I oni doświadczając tego, wydaje mi się, że w większości zaczynają rozumieć to. Bardzo też fajną sprawą jest sprzedanie rodzicom przepisu na kryteria sukcesu, bo wszyscy się użerają z porządkiem w pokojach swoich, tak? I zawsze sprzedaję taki pomysł, żeby zrobić kryteria sukcesu do sprzątania pokoju, żeby nie osiwieć, tak? I to się bardzo sprzedaje, bo rodzice próbują tego sami i widzą, że to ma sens. Po pierwsze właśnie mają spokój, bo wystarczy pokazać punkt, który nie został zrealizowany. Po drugie dzieci uczą się tego i z czasem wykonują wszystko. Czyli Wiolu, mieć cierpliwość tłumaczenia. Tak, rodzicom. Po prostu współpracować z rodzicami. Jeszcze tutaj. Ja jeszcze jako nauczyciel też muszę Państwu powiedzieć, że to przejście tej świadomości na to, żeby myśleć o procesie, który się dzieje w głowach, to jest takie fajne bardzo ćwiczenie i to też poznaliśmy na SPLO i na zajęciach. Czym się różni ocena sumująca od opisowej? I wychowawcy moi zapraszają rodziców na zebrania. No, ile ich tam przyjdzie, to tylu można zachęcić do tego. I wychowawcy proszą o to, żeby rodzice narysowali szkołę. No, rysują tam przez 5 minut szkołę. Później wychowawca stawia stopnie, jednemu tam 5, 4, 1. Ten, co dostał 1, mówi, no ale jak, przecież narysowałem szkołę. Ale nie narysował pan takiej, o której myślałam w szkole, tak? Więc niepodanie kryteriów sukcesów prowadzi do takiego, widzimisię, też z punktu widzenia rodzica, bardzo subiektywnego patrzenia na to, co dziecko potrafi. Bez kryteriów, bez odnoszenia się do kryteriów jest to czysty subiektywizm.
Wtedy rodzice, też nauczyciele rozumieją, że ta ocena tak naprawdę nie ma żadnej wartości oprócz rywalizacji, oprócz stawiania sobie jedno dziecko przeciw drugiemu, no bo każde chce być najlepsze. Może warto by było się zastanowić, o, pani dyrektor już nie wytrzymuje tutaj. Ja rozumiem, co pani czuje, bo ja przed chwilą czułem to samo. Może warto by było się zastanowić, jak odejść od tej rywalizacji. I teraz od roku czasu, od 1 września jest taka możliwość, że możemy odejść od ocen bieżących, sumujących w szkole. My to... W 1.3 to było wcześniej możliwe, a teraz w 4.6 jest taka możliwość. My 3 lata temu w naszej szkole wprowadziliśmy ocenianie opisowe bieżące. Nie widzę jakiegoś sprzeciwu rodziców, że to robimy, chociaż też się dopytują o to, czy moje dziecko jest lepsze, czy gorsze, no jak tam ono wypada wobec innych. Ale jesteśmy już 3 lata przeszły i teraz jesteśmy przed decyzją, czy zrobimy to w 4-6. Być może zobaczymy, bo musimy usiąść, naradzić się, za, przeciw, z rodzicami, jak oni to widzą, ale jest taka możliwość. Rywalizacja psuje wszelki proces, który dzieje się w głowach, zwraca uwagę na to, kto jest lepszy, kto gorszy, a nie na to, co tak naprawdę zachodzi w głowach uczniów. Jasne. Całym sercem jestem za odejściem od pedagogiki rywalizacji na pedagogę współpracy. Trzeba przejść koniecznie. Natomiast nawiązując do pytania pani, zwyczajnie rodzica trzeba uświadomić, że dziecko w procesie uczenia się nie jest oceniane na stopień. Pisze pracę na informację zwrotną, czyli jest to taka ocena kształtująca, bo dziecko z tej informacji wie, co już ma dobrze, co ma jeszcze poprawić i jak to zrobić. Tylko prace sprawdzające wiedzę czy pewną umiejętność oceniane są oceną cyfrową. Tak? Myślę, że gdyby rodzice dziękuję, to wiedzieli... Dziękuję bardzo, ale na koniec ja bym jeszcze zadała tobie pytanie. Mianowicie, jak gdyby twoja mama przyszła i powiedziała tak... Dlaczego ty nie dostałeś stopnia, tylko jakąś komentarz? To co byś mamie odpowiedział, co byś wolał? I czy to... Znaczy, ja osobiście wolałbym ocenę opisową, bo pod postacią na przykład oceny celującej czy bardzo dobrej, to taka ocena nie wyraża to, co uczeń potrafi, to, co umie. Czasem może być na przykład słabsza czwórka, słabsza piątka, czy albo istotne zagadnienie uczeń zrobił, albo nie, ale próg punktowy to nalicza. A ocena opisowa jest oceną indywidualną i pokazuje tak prawdziwie pokazuje ucznia jako indywidualną jednostkę, a nie jako tak w systemie tych ocen. Kochani, chyba musimy... Szczęśliwie nasz gość będzie na następnym filmie, który robimy na temat gimnazjum i tam wiele już takich, widziałam, mądrych rzeczy powiedział, więc będzie uwieczniony. Jeszcze, rozumiem, jeszcze chciał Roman koniecznie ostatnie słowo. Szanowny młody człowieku i szanowni państwo, stopień celujący jest dla zdolnego ucznia ograniczeniem. Ograniczeniem. Tak uważam. Proszę zobaczyć, że dostaje uczeń najlepszą ocenę i już nie musi się uczyć, bo jest najlepszy. A to nie chodzi o oceny tak naprawdę, tylko o poznawanie świata. Przecież można dalej poznawać. Przecież to, co się teraz dzieje, szanowni państwo, w dziedzinie atomistyki, odkrywanie nowych praw. To jest niesamowite, więc można tego to ciągle robić. Nie ma ograniczenia. 6 może stopień ograniczyć. Bardzo państwu dziękuję. Brawa dla panelistów.